Dlaczego będzie mówić dzisiaj o satanistach? No przede wszystkim dlatego, że szatan ma pewne metody zwodzenia, które żebyśmy mogli je odparować, obronić się przed nimi, to musimy je po prostu znać. To jest nic tajemnego, że jeśli na przykład, no mamy teraz przykład wojny, która jest dość blisko nas, przeciwnik im lepsze ma rozpoznanie o drugiej stronie konfliktu, tym lepiej się może bronić, przygotować, tym lepiej może przegrupować wojsko, tym lepiej może zaatakować. No po prostu im większe ma rozeznanie, tym większą szansę na wygranie. I jest to prawda znana od dawna, bo już nawet w sztuce walki Sun Tzu on pisał, że w zasadzie w dużym stopniu zwycięstwo zależy od rozpoznania przeciwnika. Dlatego też często mówił, że nie warto oszczędzać na szpiegostwie w tym przypadku. My więc zechcemy przyjrzeć się niektórym metodom działania szatana, bo Pismo Święte nam na nie kładzie też między innymi nacisk. To oczywiście temat jest olbrzymi, całą książkę można na ten temat napisać, ale postaramy się dzisiaj tak z grubsza ten temat omówić. Drugi list do Koryntian, który tu mam otwarty, drugi rozdział, 11 werset, brzmi: abyśmy nie zostali przechytrzeni przez szatana, którego myśli są nam znane. No to upewnimy się dzisiaj, czy znamy pewne metody działania szatana. Wypunktujemy sobie je. Jeżeli je dobrze zrozumiemy i uszczerzemy się przed nimi, to w zasadzie jako słudzy Boży wejdziemy na wyższy poziom dojrzałości. Dałem przykład rozpoznania w przypadku wojny, ale podobnie jest, bo tam jeszcze w wojnie oczywiście liczy się sprzęt, jaki mamy w tej chwili, broń, ale też podobny przykład dałbym, ponieważ aktualnie mamy Mistrzostwa Świata, to odwołałbym się do sportu. Tutaj również, zwłaszcza w tych sportach, w których jest rywalizacja kontaktowa, czy to będzie boks, czy to będzie piłka nożna, tak jak teraz są te mistrzostwa, rozpoznanie przeciwnika odgrywa dużą, dużą rolę, prawda? Liście pierwszym do Koryntian, 6 rozdział, też jest przykład. Paweł odwoływał się jak najbardziej też do przykładów sportowych, chociaż pewnie sport wtedy był ciut mniej znany, popularny niż dzisiaj, ale też w pewnych miastach zwłaszcza był popularny. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział. O 24. Oj, coś nie to chyba. Oj, chyba, że zanotowałem. No to będę musiał z pamięci wiązać tutaj, bo tak szybko chyba nie znajdę. Z pamięci wam zacytuję, bo zresztą sobie zanotowałem, może drugi list do Koryntian, szybciutko sprawdzimy. 6, 24. Też nie ma takich tylu wersetów. Okej, dobrze. No to z pamięci wam zacytuję. Czy nie wiecie, że biegnący na stadionie wprawdzie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, aby ją zdobyć. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny. Ja zatem tak biegnę, nie jak na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w powietrze uderzał, lecz biję moje ciało i zniewalam, abym jakoś innym głosząc sam nie został zdyskwalifikowany. No, przykład niesamowity, prawda? Ktoś mógłby powiedzieć, co sport ma wspólnego. No, jest dobry przykład, ponieważ, żeby osiągnąć sukces w sporcie, trzeba dużego poświęcenia, ponieważ rywalizacja jest bardzo duża, tak? I tutaj Paweł mówi, żebyśmy tak się wysilali w służbie dla Boga, jakbyśmy byli jedynymi osobami, które mogą zdobyć nagrodę. I oczywiście nie chodzi o ducha rywalizacji, żeby rywalizować z braćmi, ale chodzi o stopień zaangażowania naszego. I zwraca uwagę, że sportowcy dla takiego przemijającego wieńca poświęcają się tego stopnia, że wszystko dostosowują, wyrzekają się mnóstwo rzeczy.
dyscyplinują się i pod względem jedzenia, i pod względem wysiłku fizycznego. Wszystko robią, żeby osiągnąć wyższy poziom i żeby być zwycięzcą, chociaż na krótko moment, bo za parę miesięcy wszyscy zapomną o tym zwycięzcy. Pewnie niewiele osób wie, kto 4 lata temu zdobył Mistrzostwo Świata w piłce nożnej, albo kto Europy był mistrzem świata teraz niedawno. Po prostu szybko o tym zapominamy. Ale na tą chwilę mimo wszystko sportowcy robią wiele wysiłku. I Paweł bierze to za przykład, mówi: róbcie tak samo, ale nie po to, żeby zdobyć medal czy puchar przejściowy, tylko żebyście zdobyli, tu w tym przypadku wieniec, żebyście zdobyli wieniec niezniszczalny. I co jest ciekawe, ale w kilku listach różnych autorów jest nagroda nasza przyrównana do wieńca właśnie. Czyli do tego, to jest taki przykład sportowy, tak? I mówi, że no, na stadionie tylko jeden może być zwycięzcą. My nie, my możemy być wszyscy zwycięzcami. Rzecz w tym, że mimo wszystko, mimo że nie ma rywalizacji między nami, wszyscy możemy być zwycięzcami, wszyscy to jednak musimy się wysilać tak, jakbyśmy byli tylko jedynymi, którzy mają zwyciężyć. Dlaczego? No właśnie dlatego, że w naszym biegu problemem nie jest sam bieg, ale przeciwnik, który nam będzie robił wszystko, żebyśmy w ogóle tego biegu nie ukończyli. I jest nim właśnie szatan. I dlatego o nim dzisiaj mówimy. Także Paweł też mówi o sobie, że jakby zmusza swoje ciało, tak jak sportowcy, do wysiłku, żeby osiągnąć coś większego niż sportowcy. I do Hebrajczyków również, zobaczmy 12 rozdział. List do Hebrajczyków, 12 rozdział. Pierwszy werset. Z tego zatem powodu i my, otaczani tak wielką rzeszą świadków, odrzuciwszy wszelkie obciążenie i osaczające nas uchybienie, czyli grzech, biegnijmy szybko, dążmy do celu z wytrwałością w przeznaczonych nam zmaganiach, zawodach. Wpatrując się na wiary przywódcę i dopełniciela Jeszu, którego wszystko, to jest taki przekład dosłowny, który przeciwko wyłożonej mu przyjemności wytrzymał krzyż hańby, czyli miał do wyboru żyć sobie wygodnie w niebie, ale wybrał krzyż hańby, wzgardzony na prawicy tronu Boga zasiadł, czyli osiągnął też swój sukces. On jest dla nas, Chrystus jest dla nas wzorem w zmaganiach o nagrodę w niebie. Tak więc tutaj też jesteśmy zachęceni do tego, żebyśmy ograniczali, żebyśmy smagali swoje ciało, żebyśmy no, trwali w tych zawodach wytrwale. Można powiedzieć, że my jesteśmy właściwie to, no, indywidualnie musimy się wysilać, musimy trenować, ale w zasadzie bierzemy udział w zawodach grupowych. Jesteśmy drużyną. Niektórzy nazywają to zborem, niektórzy nazywają to kościołem. Po prostu jest to społeczność osób powołanych. I jako drużyna jesteśmy rozdysponowani tak jak w drużynie. Tak? Przykładowo bramkarz to stoi na bramce i wie, co ma robić. Tak? On się przygotowując też rozpatruje przeciwnika, na przykład pod kątem wszystkich zawodników sprawdza. To jest jeden z jego przygotowań, metod przygotowania, pod kątem jak strzelają karne na przykład. Obrońcy nastawiają się na napastników przeważnie, jak kiwają, jakie zwody robią, czego się można spodziewać. Ogólnie drużyna sprawdza całą taktykę walki przeciwnika. I my, będąc w drużynie Pana naszego Jeszu, również musimy, jakby dobrze by było, żebyśmy znali taktykę przeciwnika i żebyśmy byli świadomi tego, że u nas także Duch Święty, rozdzielając swoje talenty, wyznacza jednych w obronie, w jednych na bramce, innych w pomocy, a w innych w ataku, tak? No, przykładowo, kto może być w obronie, tak? No, ktoś, kto na przykład troszczy się o braci, o dzieci, o chorych, a kto może być na przykład w ataku? No, ten, który jest misjonarzem, jest głosicielem, który i działa z przodu i pozyskuje następnych, zdobywa gole. Z
Jesteśmy drużyną i każdy powinien zajmować swoje miejsce. Gdyby obrońcy chcieli być napastnikami, no to prawdopodobnie drużyna by przegrała. Kiedy jednak, dlatego też Duch Święty nie daje wszystkim tych samych przywilejów, tych samych talentów, ale każdemu inny, żeby drużyna się uzupełniała i żeby każdy siebie nawzajem potrzebował. Problem jest właśnie wtedy, kiedy ktoś porzuca swoje stanowisko i no, chce jakiegoś innego i w innym miejscu na boisku chce grać. No to wtedy jest problem, bo cała drużyna jest zagrożona też. Ale indywidualnie także taki zawodnik może być wymieniony przez trenera, w tym przypadku to chyba byśmy uznali Ducha Świętego, który nas prowadzi tutaj na ziemi. Będąc drużyną Chrystusa, musimy być świadomi jednego. Są tylko dwie drużyny na świecie. Jest drużyna, która służy Panu naszemu Jeszu. Mała, niewielka, niepozorna. I jest cały świat, który jest w drugiej drużynie. Co o tym świadczy? Zobaczmy do wypowiedzi Pana naszego Jeszu. Ewangelia Łukasza na przykład. 11 rozdział. 23 werset. Kto nie jest ze mną, mówi Chrystus, jest przeciwko mnie. A kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Chrystus nie dopuszcza takiej sytuacji, że ktoś jest neutralny. Ani tu, ani tu, ani po stronie szatana, ani po stronie jego. Nie. Kto nie jest po jego stronie, jest przeciwko niemu. I, no, i będąc tego świadomi, wiemy, że dzisiaj nasza mała grupka zmaga się prawie z całym światem. Mówię w sprawie, bo pewnie Duch Święty może mieć też takie małe grupki też gdzieś w świecie. Ale w tej chwili jesteśmy póki co jakby jedną drużyną, która się zmaga z całym światem. I ten świat jest bogaty, ten świat jest wpływowy, ten świat ma nieograniczone zasoby finansowe, jest bardzo atrakcyjny, a my, chcąc być w drużynie Pana naszego Jeszu, musimy wyrzec się tych pokus tego świata, w którym szatan daje takie fajne zabawki i mówi, chodź do nas, u nas będzie ci lepiej. No oczywiście wiemy, że lepiej będzie być może tak teoretycznie tu za życia, ale potem, gdy każdy stanie na sądzie, to wszyscy będą żałowali, że jednak nie zdecydowali się przejść na stronę Pana naszego Jeszu. Wtedy będzie, sam Chrystus mówił, że wśród tych drugich będzie płacz i zgrzytanie zębów. Co trzeba robić, żeby zwyciężyć szatana i jego drużynę? Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, 7-8 werset, zobaczmy. Siódmy i ósmy werset. Drugi list do Koryntian, 4, 7, 8. Chyba znowu pomyliłem się, szybko szykowałem dzisiaj. Pierwszy do Koryntian? Nie. To znowu z pamięci wam przeczytam, zawsze możecie sprawdzić. Paweł mówi, dobrą walkę stoczyłem, bieg kończę, wiarę zachowując do końca. Odłożono mi sprawiedliwości wieniec, który wręczy mi Pan, sprawiedliwy sędzia w odpowiednim dniu. Nie tylko zaś mi, ale i wszystkim miłującym objawienie Jego. Dobrą walkę stoczyłem. Bieg kończę, wiarę zachowuję do końca. Na dwa elementy chciałem wam zwrócić uwagę. Po pierwsze, to jest najważniejsze, że wiarę zachował do końca, bo w zasadzie nasze zmagania polegają głównie na tym, żebyśmy przez to życie, my nie strzelamy jakichś goli, nie wrzucamy piłki do kosza, ale zwyciężymy wtedy, kiedy przejdziemy przez to życie w tym świecie szatana, dochowując wiary do końca, czyli do śmierci. Wtedy jesteśmy zwycięzcami i dlatego jesteśmy drużyną, żeby się nawzajem wspierać, żeby sobie nawzajem pomagać. Dlatego nie warto się izolować od drużyny, czyli od społeczności,
tylko warto być w środku. Ale Paweł mówi, że wiary dochował do końca i to o to właśnie chodzi. Wszyscy musimy dochować wiary do końca. Ale też zwraca uwagę w pierwszej części, że dobrą walkę stoczył. Słowo dobra można przetłumaczyć też na piękną. Czasami mówimy o meczu piłkarskim, że no, nie była to ładna gra, tak? No, zwycięstwo było, ale w kiepskim stylu. Paweł mógł o swoim życiu powiedzieć, że dobrą walkę stoczył, nie wstydził się, a do tego zwyciężył, czyli do końca zachował swoją wiarę. Tak więc, walcząc przeciwko szatanowi, musimy być świadomi, że po pierwsze musimy zachować naszą wiarę do końca. To wcale nie jest takie łatwe w tym świecie, gdzie będziemy atakowani, będzie nam szatan przeszkadzał, a po drugie mamy jakąś walkę do wykonania. I teraz pytanie, w jakim stylu tą wiarę zachowamy do końca, czy rzeczywiście się wysilamy. Walka jest trudna i wymaga koncentracji, jak powiedzieliśmy, dlatego tutaj znajomość taktyk przeciwnika jest bardzo ważna i czujność. Nie wiem, jeśli się interesujecie piłką, to no, były takie w tych mistrzostwach, w pierwszych meczach były niespodzianki, tak? Niemcy przegrali, jeśli dobrze pamiętam, z Japonią, niespodziewanie. Argentyna z Arabią Saudyjską. I to był szok. Co mogło być przyczyną? Prawdopodobnie brak koncentracji tych zawodników, którym się wydawało, że oni już bez wysiłku zwyciężą, bo mają taką olbrzymią przewagę. Brak czujności, zlekceważenie przeciwnika. My tego nie róbmy. Nie lekceważmy przeciwnika, którym jest cały świat w zasadzie, a na czele szatan. Nie uważajmy, że jesteśmy tacy pewni siebie. Pismo Święte mówi, kto uważa, że stoi, niech uważa, żeby nie upadł. Tak? Musimy zachować ostrożność. I Chrystus wielokrotnie nas do tego zachęcał, podkreślając, że mamy czuwać, mamy być ostrożni, mamy być właśnie nawet trzeźwi, różne są takie określenia, na przykład pierwszy list do Piotra. A 5:8. Otrzeźwijcie, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży szukając kogo pochłonąć. No właśnie, musimy czuwać. A list do Efezjan, 6 rozdział. Też nam zapowiada trudną walkę, w związku z czym mówi 6 rozdział, 11 werset: ubierzcie pełną zbroję Bożą, byście mogli ostać się wobec przebiegłości oszczercy. Żebyśmy mogli ostać się, bo inaczej padniemy. Jeśli nie będziemy ostrożni, jeśli nie będziemy czujni, jeśli nie ubierzemy zbroi Bożej, nie będziemy teraz szczegółowo jej omawiać, bo to nie na dzisiaj temat, ale musimy, naprawdę nie możemy lekkomyślnie podejść do tematu, że no, bez problemu, to co za problem, wierzę w Chrystusa, więc na pewno będę zbawiony. Niektórzy, niestety, to jest jedna z metod szatana, uśpić czujność tych, którym się wydaje, że są sługami Bożymi, dlatego też rozpowszechnił się pogląd niebiblijny, raz zbawiony, zawsze zbawiony. To jest jedna z metod zwodzenia szatana. Warto o tym wiedzieć. Nie ma w Biblii takiego wersetu, który by coś takiego twierdził. Wręcz przeciwnie, są wersety, które mówią, że kto wytrwa do końca. Widzicie, tu Paweł mówi, że on wytrwał, zachował wiarę. Dlaczego? Bo był świadkiem wielu osób, które nie zachowały wiary, utraciły tą wiarę. No to przykre jest wtedy, kiedy widzimy, jak ktoś odpada od wiary albo zaczyna postępować w sposób niewłaściwy. Bo właśnie bardzo ważne jest, żebyśmy wiedzieli, co nie robić, by nie odpaść od wiary między innymi, albo by nie przejść na stronę szatana, myśląc, że ciągle wierzymy, że jesteśmy ciągle na dobrej drodze, że jesteśmy zaangażowani. Apostoł Paweł był świadomy tego, z tych zagrożeń i przebiegłości szatana, dlatego w drugim liście do Koryntian, 11 rozdział, 3 werset czytamy: obawiam się,
Jednak, aby jakimś sposobem, jak wąż Ewę zwiódł w przebiegłości swojej, tak by nie zepsuł myśli waszych z dala od szczerości, prostoty i czystości w pomazańcu. Zobaczcie, tutaj już nawet nie jest mowa o tym, że ktoś będzie pijakiem, że ktoś będzie niemoralnie się prowadził, ale to jest powiedziane, że szatan może zwieść, nie nakłonić do takiego grzechu oczywistego, tak? Tylko takiego mało zauważalnego, to znaczy zepsuć sposób myślenia. Jeśli, dlaczego? Bo ten świat nam serwuje swój sposób myślenia, swój sposób rozumowania, swój rodzaj sprawiedliwości, na przykład swój rodzaj tolerancji, tak? Czego, co należy tolerować, co jest dobre, co znak równości stawia się między na przykład związkami homoseksualnymi a heteroseksualnymi, twierdząc, że nie ma między nimi różnicy. Oczywiście jest, ale jeśli ktoś ulegnie duchowi tego świata, to zacznie mówić, no w zasadzie to bez różnicy albo coś w tym rodzaju. To jest tylko taki drobny przykład. Tych przykładów będzie więcej. One mogą dotyczyć każdego aspektu naszego życia, o uczciwości, hierarchii, naprawdę bardzo, bardzo wielu rzeczy, które część sobie jeszcze nawet za chwilę powiemy. Tak więc musimy być świadomi tego, że nawet sposób myślenia, jeśli szatan nam zmieni na niewłaściwy, to tak jak damy się zwieść po prostu i zejdziemy na manowce naszej wiary. I przykładem tego, że można być nieświadomym, ja powiem wprost, satanistą. Dlaczego? Za chwilę sobie próbujemy powiedzieć, jaka jest definicja satanizmu. I o to właśnie będę was prosił, czym waszym zdaniem jest satanizm, ale za chwilę. Możecie już przygotować odpowiedź krótką, zwięzłą, czym waszym zdaniem jest satanizm, jak byście go zdefiniowali w jednym zdaniu. Ale ten werset, który teraz wam przeczytam, jest wam na pewno doskonale znany, a on porusza dramat wielu chrześcijan. Dramat polega na tym, że wielu ludzi zostało zwiedzonych przez szatana, a do końca swojego życia będą w przekonaniu, że służą prawdziwemu Bogu i że cieszą się błogosławieństwem Chrystusa. A nie cieszą się. W ogóle Chrystus się do nich nie przyzna. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział oczywiście w tym miejscu. Werset 21 do 23 może. Ten fragment, ale tu warto naprawdę cały przeczytać. A wówczas, może wcześniej 21. Nie każdy, kto mówiący mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz czyniący wolę Ojca mojego w niebiosach. Przerwę w tym miejscu, to tak jakby powiedzieć nie każdy, kto komu się wydaje, że gra w mojej drużynie, zdobędzie nagrodę, ale tylko ten, który dokładnie wykonuje polecenia na przykład trenera, tak? Znaczy akurat przez Ducha Świętego przekazywane, ale powiedzmy, że w tym przypadku Bóg jest naszym trenerem, no. To nie każdy, kto gra, ale każdy, kto wypełni dokładnie instrukcje gry, instrukcje narzucone nam przez Boga. I dlatego w tym momencie, zobaczcie, jak ważne jest, żeby instrukcje poznać i szczegółowo je wypełnić, żeby nie mówić, to jest bez znaczenia, a to jest fajne. Bo to nie jest tak, ktoś powie, obrona jest bez znaczenia, pójdę, wszyscy rzućmy się do ataku, bo tak najczęściej jest, przynajmniej jak dzieci grają w piłkę, to każdy chciałby być w ataku. Trudniej jest wtedy o taką dyscyplinę. Okej, okay. Ale nie każdy mówiący mi Panie, Panie wejdzie do Królestwa Niebios, lecz czyniący wolę Ojca mojego w niebiosach. Wielu powie mi w owym dniu, Panie, Panie, nie w Twoim imieniu prorokowaliśmy i w Twoim imieniu demony wyrzucaliśmy i w Twoim imieniu mocy licznych czyniliśmy, a wówczas oświadczę im, że nigdy nie poznałem Was, odejdźcie ode mnie czyniący nieprawość. No właśnie, to jest dramat osób, które im się wydawało, że biorą udział w grze po właściwej stronie, a nie wiedziały, że służą w drużynie szatana. No bo Chrystus powiedział, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. A więc to jest przykład osób, które zbierały nie do tej drużyny. Jeśli nawet głosiły w imieniu Chrystusa, twierdziły, czyniły cuda i pozyskiwali nowych, to się okazuje, że pozyskiwali ich nie dla Chrystusa, bo Chrystus ich w ogóle nie zna.
nie przyznaje się. Te błogosławieństwa, te cuda nie pochodziły od Chrystusa. Dlaczego? Bo nie wypełniali poleceń, instrukcji z góry. Czyli nie byli dokładni, dlatego tak bardzo ważne jest, Chrystus podkreślał, żeby być czujnym. Bo brak czujności to jest właśnie lekkomyślne podejście. Wszystko, musimy, na wszystko, co Pismo Święte mówi, musimy zwracać uwagę. Nie możemy niczego zlekceważyć jako nieistotnego, bo gdyby to było nieistotne, to by nie było to w Piśmie Świętym. Tak więc deklaracja wiary w Chrystusa jest oczywiście podstawowym warunkiem zbawienia. Na dzień dobry, że w ogóle chcemy być w drużynie Chrystusa, Pana naszego Jeszu. Ale okazuje się, że może nie być wystarczająca do zbawienia. Trzeba dokładnie spełniać instrukcje trenera albo właściciela drużyny, tak bym powiedział. Właściciel drużyny określa cele, jakie ma drużyna osiągnąć. Jeśli tych celów nie osiągniemy, właściciel nie chce takiej drużyny. Zwłaszcza, że cele są realne. Tak więc w tym pytaniu warto, w tym momencie warto się też zastanowić, skoro wiemy już, że musimy znać działanie przeciwnika, szatana w tym przypadku, i nie chcemy być nieświadomymi graczami po stronie szatana. Chcemy być w pełni przekonani, zaangażowani w służbie dla prawdziwego Chrystusa, Pana naszego Jeszu. To co to jest satanizm? Napiszcie mi teraz, co waszym zdaniem, czym waszym zdaniem jest satanizm. A ja rzucę okiem na wasze wypowiedzi. Ponieważ ja muszę czekać przez jakiś czas, pół minuty, jeszcze zanim napiszecie, to pewnie minutę nawet, to wy już piszcie, a ja w międzyczasie przeczytam wam wstęp z tego, jak się rozumie satanizm według Wikipedii. Znaczy, powiedzmy sobie tak, Pismo Święte nie ma takiego słowa jak satanizm. Ja nie znalazłem. Tak, jest szatan, jest... nie wiem, bo jakieś formy walki z szatanem, jakieś formy ulegania szatanowi. Szatan może działać, pożerać, napadać, ktoś może wierzyć, tak, w szatana, ale służyć szatanowi. O, jest coś takiego, jak dzieci szatana są, na przykład w Piśmie Świętym. Ale nie ma takiej satanizmu jako takiego, nie ma takiej definicji, w związku z czym albo tą definicję według własnego zrozumienia ustalimy, albo zajrzymy, co świat nam oferuje w kwestii satanizmu. Oczywiście trzeba wiedzieć, że świat jest w mocy szatana, więc no, może to być też definicja samego szatana, tak? Ale za chwilę się jej przyjrzymy. Damian pisze, satanista służy szatanowi, stając przeciwko Bogu. Jonathan, dlaczego zawsze tak słabo słychać? No wiecie co, musiałbym zainwestować w jakiś sprzęt chyba, ale dużo, nie wiem dlaczego tak słabo słychać, ale dużo odgrywa rolę prawdopodobnie też i ten wentylator, który słyszycie w moim komputerze, musiałbym mieć punktowy mikrofon. Sylwester, wszystko to, co jest związane z tym światem, czyli iść za tym światem. Dorota, wykonywanie woli szatana. Asia, służenie szatanowi. Horacy, to odwracanie praw boskich. Adam, kroczenie własną drogą przez człowieka, określanie przez człowieka dobra i zła poza Bożym definicjami dobra i zła. Antoni, każde działanie na sposób tego świata, systemów porządliwości, wyścigów, dobrobycie. Okej, okay, dobrze. Co mówi Wikipedia na ten temat? Momencie, zaraz otworzymy. Najpierw wersja angielska. Muszę przetłumaczyć. Satanizm to grupa przekonań ideologicznych i filozoficznych opartych na szatanie. Albo skupionych wokół szatana. Tak? Szatan jest centralną postacią ideologii i filozofii pewnych. Okazuje się, że satanizm nie jest jednoznaczny. Ale ciekawe jest następne zdanie. Współczesna, a wy tego nie widzicie chyba, musiałbym to powiększyć.
No ale całego nie zobaczycie z kolei. No, no dobra, trudno. Ale to ten początek zobaczycie. Współczesna praktyka religijna satanizmu rozpoczęła się wraz z założeniem ateistycznego kościoła szatana przez Antona LaVeya w Stanach Zjednoczonych w 1966 roku. Chociaż istnieje kilka historycznych precedensów. Ciekawe to jest. Co jest ciekawe? Słuchajcie. Ateistycznego kościoła szatana. Czy nie dziwi was to, że to jest ateistyczne? Czyli jak gdyby szatan nie jest tam Bogiem, z tego wychodzi. Nie, bo nam się tak wydaje czasami, że oni uznają szatana za Boga, tak? A do polskiej wersji zobaczymy, bo polska wersja dość ładnie to opisuje. Oj, dopiero mała czcionka, powiększymy. Satanizm, termin określający wiele różnych systemów religijnych, wierzeń oraz praktyk, które nawiązują do różnie rozumianego szatana. Cechy wspólne wszystkich odmian satanizmu to sprzeciw wobec norm i wzorców społecznych, przeświadczenie o posiadaniu wiedzy tajemnej, nawiązującej do wyobrażeń o demonach. Wiedza tajemna wcale nie musi być powiązana z kultem zła lub wiarą w osobowego szatana. I to jest właśnie ciekawe, to właśnie to, co tam pisał wcześniej. Kościół szatana, który został założony w Stanach Zjednoczonych, jest ateistyczny. Co troszeczkę dziwne jest, tak? Czyli trafiłem na film człowieka, który opowiadał, że w młodości zbuntował się przeciwko porządkowi temu, jaki panuje, przeciwko tej, no wiadomo, tej obłudzie, temu wszystkiemu. I zainteresował się satanizmem. Nie należał do jakiejś grupy, ale pisał pochlebne rzeczy na ten temat. Jakby propagował, że satanizm jest dobry, nie do końca wiedząc, o co chodzi tak naprawdę, ale został dostrzeżony przez tego założyciela kościoła i w nagrodę za zaangażowanie w propagowanie satanizmu ten arcykapłan, bo to jest u nich arcykapłan, ten Żyd węgierskiego pochodzenia, Anton Szandor LaVey, mianował go duchownym w kościele satanistycznym. No i to on jednak przyznaje, że to był najniższy szczebel. On nie był jakoś wysoko zaangażowany w tym, to był niski szczebel. A to, do czego miał dostęp, i tu was zaskoczę pewnie, to nie było żadnych obrzędów, żadnych modlitw do szatana, żadnych jakichś takich obrzędów typowo spirytystycznych. I on powiedział, ale podkreślał, że on był na niższym szczeblu. Nie wyklucza, że na wyższym może być inaczej. On podkreślał, że bycie satanistą to oznaczało kult własnego ego. To jest bardzo ważna informacja. Czyli mówiąc inaczej, satanizm to egoizm. Na tym szczeblu, tak? Satanizm to egoizm według samych satanistów. Własna przyjemność, ich przyjemność, dążenie do przyjemności jest przeciwieństwem tego, co Chrystus i Pismo Święte uczy, żebyśmy poprzestawali na małym. Że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, na przykład, tak? Natomiast tam jest miłość pieniędzy olbrzymia. Mało tego, bo tak jak żeśmy czytali, jest to odrzucenie norm społecznych, czyli odrzucenie pojęć dobra i zła. Jeżeli ktoś uważa, że się będzie rozwijał, czyniąc zło, to jak gdyby w tym kościele ma do tego prawo, bo jego egoizm jest najważniejszy, jego satysfakcja, jego przyjemność. I troszeczkę jest w tym darwinizm. Darwinizm to jest czysty satanizm, czyli że silniejszy ma prawo do przetrwania, a słabszy się nie liczy. Słabszy służy silniejszemu. To jest satanizm właśnie. Dlatego sataniści dążą w zasadzie do tego, żeby zniewolić cały świat. I my w tej chwili właśnie jesteśmy świadkami tego, że sataniści dochodzą do olbrzymiej władzy i usiłują odebrać władzę od państw i przejąć
grupy satanistyczne próbują przejąć jakby władzę nad państwami. My wiemy z Księgi Objawienia, że to jest wielka nierządnica, Babilon Wielki, która tym wszystkim zarządza. Tam są właśnie, tam jest główni sataniści, ci naprawdę, którzy pewnie mają rytuały, aczkolwiek one są całkowicie tajemnice są, ale z pewnością mają rytuały satanistyczne. W przeciwieństwie do tego najniższego szczebla, którym się po prostu sprzedaje egoizm, który jest czymś, co ludzie łatwo, bardzo łatwo przyjmują egoizm, że oni chcą więcej, oni chcą, że oni są najważniejsi. Kompletny brak poświęcenia, wręcz przeciwnie, uważają, i to jest właśnie ich, to jest właśnie satanizm, że dążąc do własnych celów, mają prawo wyrządzać krzywdę innym. Oni są najważniejsi. To jest satanizm, czyli egoizm. I tutaj w tym momencie bardzo mi się to skojarzyło z prawem, jakie panuje w Izraelu. Nie wiem, czy wiecie. W Izraelu, jeśli na przykład w czasie II wojny światowej jakiś Żyd zabił własną rodzinę albo zabił innych Żydów, ale wykazał, że musiał zabić tamtych 50, żeby on mógł ocaleć, to jest niewinny. Według prawa Izraela jest niewinny, ponieważ u nich jest, tak jak w satanizmie, darwinizm, czyli dla ratowania życia może zrobić wszystko. Nawet pozbawić życia kogoś innego. No, w tym przypadku może życia Żyda akurat. Tak więc to jest bardzo ważne, że przyglądając się temu, widzimy, że satanistą może być także osoba wierząca, jeśli jest w jakikolwiek sposób egoistyczna. Jeśli w jakikolwiek sposób krzywdzi innych i usprawiedliwia to, to jest właśnie satanizm. I a Pan nasz Jeszu to nam pomoże zrozumieć to, o czym mówimy w tej chwili. W rozmowie z ludźmi, którzy uważali się za bardzo wierzących, pobożnych, służących Bogu JHWH, a więc mówimy teraz o nieświadomym byciu satanistą, co im powiedział? Ewangelia Jana, 8 rozdział, wróćmy więc. Ósmy rozdział, 44 werset. Znaczy, mówi do ludzi, którzy są przekonani, że niemal są święci. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i wprawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. No, oczywiście dalej czytamy, że na przykład 47, kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście. To jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. Jeśli ktoś twierdzi, że gra w drużynie Pana naszego Jeszu, to musi wypełniać dokładnie instrukcje, jakie daje Pan Jeszu, albo jakie daje Bóg. Oni nie wypełniali instrukcji Boga, bo ustanawiali własne reguły, uważali, że lepiej to rozegrają. Jakby zawodnik nie słuchał trenera, co mówi, tak? To właśnie są faryzeusze, uczeni w piśmie. I dzisiaj bardzo wielu chrześcijan robi dokładnie to samo. Religia, słowo religia, wywodzi się od słowa, które znaczy regulować, więzić w pewnym sensie. Czyli ja często podkreślam, że na przykład nasza społeczność nie jest religią, ponieważ my nie ustanawiamy zasad, których nie ma w Biblii. Religie ustanawiają własne zasady, których nie ma w Biblii. Na przykład taki prosty Świadkowie Jehowy, jak ktoś pali papierosy, wyrzucają go, bo rzekomo grzeszy, to grzech tak poważny, że nie będzie zbawiony. A gdzie to pisze w Biblii? Nie ma. I takich sytuacji jest więcej, które nie są biblijne, a religie ustanawiają. Niektóre nawet w średniowieczu zabijały. Nawet zawierzenie, w ogóle zawierzenie troszeczkę inaczej. Na przykład katolicy zabijali protestantów, a protestanci nie byli wcale winni, zabijali katolików. Także tylko dlatego, że ktoś wierzył inaczej i były zakazy wierzenia inaczej na przykład. Gdzie w Biblii pisze, że mamy zabijać kogoś, kto wierzy inaczej? To jest czysty satanizm.
To jest to, co tutaj Chrystus powiedział. To jest piękny werset biblijny, który mówi, że jeśli ktoś dąży do zabicia kogoś, to jest satanistą, bo jego ojcem jest szatan, tak? No to kim on jest? Bo często uważamy, że satanista to ktoś, kto w sposób jawny albo świadomy decyduje się oddawać cześć szatanowi. Okazuje się, że satanista to ktoś, kto nie służy Bogu prawdziwemu, kto nie wypełnia instrukcji Boga. I w tym przypadku, no bo czy może być coś gorszego niż być dzieckiem szatana? A Chrystus mówi o faryzeuszach, że ojcem ich jest szatan. My określamy się jako pomazańcowi. Co to znaczy? Że należymy do pomazańca. Niektórzy nie rozumieją, myślą, że mówimy, że jesteśmy pomazańcami. To nie jest to samo. Jest różnica między być królem, a być królewskim. To jest taka sama różnica. Być pomazańcem, a być pomazańcowym. Czyli no przykładowo rycerz królewski, czyli służący królowi, nie jest królem, prawda? I teraz tak samo my, będąc pomazańcowi, mówimy, do kogo należymy. Satanizm z kolei określa tych, którzy należą do szatana. Bo nie ma innej drużyny, jest tylko drużyna szatana i drużyna Pana naszego Jeszu. Innej drużyny nie ma. I teraz tutaj dowiedzieliśmy się, że jeśli ktoś dąży do zabójstwa, no pewnie niewiele osób dąży do zabicia kogoś, to jest bardzo rzadki przypadek, więc reszta sobie mówi, hehe, jestem wolny, nie jestem satanistą. A tu się okazuje, słuchajcie, że kto kłamie, jest jego ojcem szatan. Dlatego w Nowym Testamencie kłamstwo jest jednym z cięższych grzechów. To jest uzasadnione, bo ojcem kłamstwa jest szatan. Zresztą to słowo szatan znaczy oszczerca, czyli ktoś rzucający potwarz na kogoś, tak, oczerniający. I on cały czas oczernia sług Bożych przed Bogiem. Oczernia, dopóki przynajmniej miał taką możliwość. Tak więc kto kłamie, ten jest satanistą po prostu. I nieważne, do jakiej religii należy. Bo spełnia, robi dokładnie to, czego chce szatan, żeby robił, żeby kłamał. Szatan był pierwszym kłamcą, tak? Twórcą kłamstwa. Więc no, teraz może trochę do nas dotrze, dlaczego czasami niektóre wersety sugerowały, że wielu będzie powołanych, niewielu zbawionych, że wielu będzie usiłowało przejść przez ciasne drzwi, ale niewielu się uda. Wielu będzie szukało drogi do zbawienia, ale jej nie znajdą. A wielu będzie, teraz wiemy, że wielu będzie myślało, że znalazło, a dopiero w dniu, kiedy dojdą gdzieś, okaże się, że doszli do swego kresu, doszli do sądu. I wcale Chrystus nie znalazł ich, a Chrystus jest tą drogą, tak? Czyli nie znaleźli tego Chrystusa, którego powinni znaleźć. To są bardzo ważne rzeczy, żebyśmy byli świadomi tego. Jeśli mamy, to naprawdę to jest walka o nasze życie, o wasze, o twoje życie. Jeżeli popełnisz jeden błąd, wypadasz. Więc nie rób błąd. Dlatego Chrystus ciągle powtarzał, bądźcie czujni. Tak więc, kto robi to, co diabeł chce, ten należy do diabła po prostu. A diabeł, no właśnie, chce takie rzeczy jak kłótnie, podziały, oszczerstwa, no i kłamstwa. To są wiele takich rzeczy, to są wszystkie te, to co jest owocem ciała, to jest też owocem szatana. A owocem miłości jest całkiem co innego, przeciwieństwo. I dlatego właśnie Nowy Testament tak duże znaczenie kładzie na miłość. Bo ona jest przeciwieństwem egoizmu. O ile egoizm mówi, że inni powinni się poświęcać dla ciebie, tak miłość mówi, że ja powinienem się poświęcić dla innych, tak? I daje coś innym. W pierwszym liście do, inaczej nie do Jana, tylko Jana, w pierwszym liście Jana, zobaczmy, co pisze. Trzeci rozdział. Cały rozdział polecam, no ale nie, no, nie da rady całego, za mało czasu mamy. Zobaczmy od 8 wersetu. Każdy zrodzony z Boga nie czyni uchybienia. Może przykład taki kontekstowy wezmę. Kto uchybia, jest z oszczercy.
może jeszcze wcześniej. No właśnie, cał jest naprawdę warty do przeanalizowania. Każdy, kto w nim trwa, nie uchybia, czyli nie grzeszy, na przykład mówią, a każdy, kto uchybia, nie widział go, ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak on jest sprawiedliwy. No i odwrotnie oczywiście. Kto uchybia, czyli grzeszy, jest z oszczercy, czyli szatana. Jest satanistą, po prostu możemy powiedzieć. Gdyż oszczerca od początku uchybiał. Po to pojawił się Syn Boga, aby zniszczyć dzieła oszczercy. Właśnie w tym celu Pan nasz Jezu gromadzi swoją drużynę. Każdy zrodzony przez Boga nie czyni uchybienia, gdyż trwa w nim nasienie Boże i nie jest w stanie uchybiać, gdyż jest zrodzony przez Boga. Po tym odróżnia się dzieci Boga od dzieci oszczercy. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak również ten, kto nie kocha swojego brata. Bo, tak jak powiedziałem, miłość jest przeciwieństwem egoizmu, a egoizm to jest to, co szatan kocha. I to, co nam próbuje zaszczepić. Ponieważ takie dostaliśmy polecenie, instrukcje w meczu, prawda, które poznaliśmy od samego początku, że mamy się miłować wzajemnie. Nie jak Kain, który był przedstawicielem złego i zamordował swego brata. Dlaczego go zamordował? Ponieważ praca jego była zła, zaś brata jego podobała się Bogu. Nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi, czyli przeciwna drużyna. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci, a ci, którzy nie miłują, pozostają w ciemności. Każdy nienawidzący swego brata jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma nadziei życia w przyszłym eonie. Po tym rozpoznaliśmy miłość, że On poświęcił dla nas swoją duszę i my powinniśmy poświęcać duszę za braci. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, widzi swego brata w potrzebie, zamyka przed nim swoje wnętrze, jak może nim mieszkać miłość Boga? Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, czy deklaracja, lecz działaniem i prawdą. A potem poznamy, że z prawdy jesteśmy i przed nim uwiarygodnimy serce nasze, bo jeśli oskarża nas serce, to przecież większy jest Bóg od serca naszego i wie wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to ufnie stajemy przed Bogiem. O co wówczas prosimy, otrzymujemy od Niego, ponieważ przykazania Jego zachowujemy. Ponieważ przykazania Jego zachowujemy, czyli robimy to, co nam każe. I to, co się Jemu podoba, czynimy. A co się Jemu podoba, zobaczcie, co mówi dalej Jan. A Jego przykazaniem jest, abyśmy uwierzyli imieniu Syna Jego, Jeszu Pomazańca, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto przestrzega przykazań Jego, w Nim pozostaje, a On w Nim. To zaś, że trwa w nas, poznajmy po tchnieniu, które nam dał. Słuchajcie, no to jest właśnie jeden z błędów, który popełnia chrześcijaństwo. Nie wierzą imieniu Syna Bożego, Jeszu. Nie wierzą w to imię. Nie wierzą, nie w ogóle nie przykładają znaczenia do Niego. Imię, co za różnica? Bóg wie, kogo mam na myśli. Tak tłumaczą. To jest dokładnie, to tak jakby powiedzieli, ja wiem lepiej, jak mam grać, nie będzie mi trener mówił. To jest to samo. Albo to jest taka interpretacja poleceń trenera, że robią coś innego niż trener kazał. No bo ja źle zrozumiałem, tak? No to właśnie po to my stajemy na drodze tych ludzi, żeby im powiedzieć, słuchaj, źle zrozumiałeś, tutaj skoryguj się, napraw to, to cię trener nie wyrzuci, tak? To osiągniesz to, będziesz miał udział w zwycięstwie. I o to nam chodzi właśnie. Świat dzieli się na dwie grupy, tylko dwie grupy. Na własność szatana i na własność pomazańca Jeszu. Szatan ma wiele poziomów dla swoich sług, które pozornie ze sobą rywalizują. Chrześcijaństwo niby rywalizuje z otwartym satanizmem, a w rzeczywistości chrześcijaństwo w większości przypadków to jest satanizm. Ponieważ tylko z pozoru, tak jak faryzeusze. Czy była jakaś grupa religijna w Izraelu, gdy był przyszedł Chrystus, która rozpoznałaby w nim Mesjasza? Nie, wszyscy byli właściwie przeciwko niemu. I tak samo jest dzisiaj. Więc jeśli nie chcesz popełnić błędu, jeśli nie chcesz paść ofiarą przebiegłości szatana,
to wsłuchuj się dokładnie w instrukcje, jakie znajdujesz w Piśmie Świętym, także te dotyczące imienia Pana naszego Jeszu. Bo inaczej no, grozi ci to, co tym osobom, o których powiedział Chrystus, którzy mówili, że w imieniu Chrystusa czynili cuda. On mówi, nigdy was nie znałem. Jeśli macie pytania tego tematu, to teraz zapraszam do dyskusji. Oczywiście, jeśli chcielibyście, jeśli ktoś z was chciałby przyjąć zanurzenie w imieniu Jeszu, bo to jest też jeden z warunków zbawienia, a potem wzywanie imienia Pana naszego Jeszu, czyli modlitwa do Chrystusa o imieniu Jeszu, jeśli ktoś chce przyjąć zanurzenie, to zapraszam do kontaktu. Natomiast jak macie pytania, to teraz rzucę okiem. Adam pisał, że tak zrobili właśnie pierwsi ludzie. No właśnie, poszli własną drogą. Wypowiedzieli Bogu posłuszeństwo i co zrobił Bóg? Wyprosił ich z raju. Wypadli z gry. I ponieśli konsekwencje. Barbara pisze, że satanizm to odwrotność Bożych przykazań. No tak, znaczy, ale to można w skrócie, bo Boże przykazania, słuchajcie, są są proste. Prawo Boże jest w naszych sercach i ono było tam zawsze. Ale teraz zostaliśmy jakby uwrażliwieni na nie przez Chrystusa. Nasze sumienie nam podpowiada, co nam wolno, co nam nie wolno. A szatan mówi, rób ta, co chceta. Albo inaczej, rób ta, na co macie ochotę, co wam sprawia przyjemność. Nie żałujcie sobie, to do tego zachęca szatan. I jakże wiele osób lubi to, podoba im się. A niektórzy się opamiętają, kiedy zachorują, kiedy się starzeją, kiedy przyjdzie śmierć, ale póki czują, są młodzi, zdrowi, to rzeczywiście podoba im się droga szatana. Tylko czy zdołają potem zawrócić, skorygować się? Jeśli świadomie grzeszą, to nie zdołają, bo Duch Święty już im nie pozwoli. Po prostu akt wiary jest aktem, jest darem Ducha Świętego. Jeżeli więc w pierwszym momencie, kiedy zetkniesz się z Ewangelią o Panu naszym Jeszu i ją odrzucisz, to odrzuciłeś właśnie dar Ducha Świętego. Nie spodziewaj się, że Duch Święty będzie ponawiał próbę co tydzień. Znaczy, ja będę tu co tydzień, jeśli Bóg pozwoli, dożyję, ale jeśli odrzucisz Ducha Świętego, Duch Święty pójdzie komuś innemu da szansę. To jest jakby powołanie do kadry, tak? Każdy musi podjąć decyzję, czy chce być w kadrze Pana naszego Jeszu, więc w związku z tym dostaje powołanie, dostaje wiarę na chwilę. Jeśli tą wiarę w Chrystusa odrzuci z jakiegoś powodu, w Pana naszego Jeszu też, warunki mu się nie będą podobały w kontrakcie, czyli że musi wzywać imienia Jeszu na przykład. Akurat kładę na to nacisk, bo to jest u nas największym problemem. To imię jest tym, o które się ludzie potykają. I zresztą to jest zgodne z zapowiedziami Chrystusa, który powiedział, że będą was nienawidzić z powodu mego imienia. Nie z powodu Ewangelii, nie z powodu krzyża, tylko z krzyża to gardzili raczej. Ale będą was nienawidzić z powodu mojego imienia. Szatan dlatego wprowadza inne imiona. Jeśli odrzucimy propozycję szatana innych imion, bo przecież Dzieje Apostolskie 4:12 apostołowie mówili wyraźnie, nie dano ludziom żadnego innego imienia. Więc kolejna instrukcja, prawda? Instrukcja od Boga przekazana przez Ducha Świętego i apostołów. Nie dano ludziom żadnego innego imienia. Jest tylko jedno imię, w którym mamy być zbawieni. Jest nim Jeszu. I w związku z tym albo je przyjmiesz, albo warunki kontraktu ci nie pasują i dalej grasz w drużynie świata, czyli u szatana. Adam pisze, satanista idzie samolubnie własną drogą. Tak, to jest, i to można być chrześcijaninem, być satanistą nieświadomym nawet.
Głównym punktem satanizmu są rytuały, pisze Sylwester, które niby mają pomóc w pomocy nam samym, czyli takie poszerzanie duchów, demonów i opiekę. Tak, ale to jest być może na wyższym poziomie jest coś takiego, ale w zasadzie szatan nie jest zainteresowany, żeby cały świat do niego się modlił, bo on nie jest w stanie obsłużyć tyle osób. Więc wystarczy, że wgrasz sobie jego oprogramowanie. Jego oprogramowanie to jest egoizm. Rób co chcesz. No, wiele takich rzeczy jest. W internecie możecie znaleźć dużo oprogramowania szatana. Angelika, najgorzej mają ludzie neutralni, którzy nie wierzą ani w Boga, ani szatana i nieświadomie pełnią jego służbę. Tak, no nie ma neutralnych ludzi. Chrystus powiedział, kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. I tu jest dramat, bo wielu, znaczy niewielu, ale czasem się zdarza, że ktoś dostał dar wiary na początku, doszedł nawet do społeczności sług Pana naszego Jeszu, był w naszej społeczności, a potem zaczął jątrzyć, czyli rozbijać jedność grupy. Zaczął robić dokładnie to, co robi szatan. Zaczął oskarżać braci, oczerniać, dążyć do podziałów. I to jest właśnie, ujawnił, że jest szatanem, czyli jest przeciwnikiem, oszczercą. Jest satanistą ukrytym, ponieważ postępuje zgodnie z instrukcjami szatana, a nie zgodnie z instrukcjami Boga. I można sobie oczywiście, ja już dzisiaj nie czytałem tego, ale przeczytać sobie owoce ciała, owoce ducha, tak? Czym się różnią. Albo definicję miłości, którą my musimy przejawiać, a która jest przeciwieństwem egoizmu, który propaguje szatan. Maria pisze, że miłość jest spójnią doskonałości. No właśnie, jeżeli w grupie jest miłość, to nie ma kłótni. Jeżeli w rodzinie jest miłość, to też nie będzie kłótni. Bo kłótnie zaczynają się, gdy ktoś... zależy jeszcze gdzie, tak? Ale najczęściej, gdy ktoś własne ego stawia wyżej i chce je narzucić komuś innemu, wtedy zaczyna się kłótnie. Czy filozofia to satanizm? No nie, filozofia to tak, by spytać, nie wiem, czy klucze są czymś złym. Klucz może być do więzienia, klucz może być do pokoju, tak? Może chronić też. Klucze mogą być dobre, złe. Filozofia to jest umiłowanie mądrości. Tak? Jeżeli w ten sposób pojmiemy, a jesteśmy sługami Bożymi, to Pismo Święte też zachęca nas do miłowania mądrości. Problem jest w tym, że filozofia jest przekręcana. Jest narzędziem do manipulacji, do spekulacji, tak? I to, co filozofia teoretycznie, to powinna być mądrość. Jeżeli filozofia jest mądrością, to jest dobra. Ale filozofia może być sprytnym sposobem na ogłupienie człowieka. Tak? Tworzeniem na przykład w pewnym sensie ewolucjonizm jest filozofią, bo to nie jest nauka udowodniona w żaden sposób. Na siłę się próbują udowodnić, to jest filozofia, znaczy właściwie to jest teoria. Teoria ma to do siebie, że jest dość kompatybilna, czy teoria jest opracowana w taki sposób, żeby wydawało się, że ona odpowiada na wszystkie pytania, ale jest wymysłem umysłu. To nie jest coś, co znaleźliśmy, odkryliśmy, tylko coś, co człowiek wymyślił, a się spodobało. Więc filozofie zresztą, że mogą być dobre i złe, może świadczyć fakt, że filozofia może prowadzić. Są sprzeczne ze sobą przede wszystkim, tak? Jedna filozofia zaprzecza drugiej, więc któraś nie jest mądra. Nie mogą być dwie mądre, skoro sobie zaprzeczają, tak? Ale jeden z nurtów filozoficznych z kolei, także satanistycznych, polega na tym, że na twierdzeniu, że nie ma prawdy. Że prawda jest względna, że każdy ma swoją prawdę. To jest oczywiście nieprawda. To, taki rodzaj filozofii jest zły. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Musicie przeanalizować, ci z was, którzy jeszcze nie stanęli po stronie Pana naszego Jeszu, tylko są po stronie Jezusa, Jezusa, Jezu, musicie przeanalizować,
czy rzeczywiście dokładnie spełniacie wymagania Boga. Czy przypadkiem nie warto się skorygować i spełnić tego warunku, jakim jest wzywanie jedynego imienia, jakie otrzymaliśmy. Zresztą to imię to nie byle kto przyniósł, bo anioł Gabriel przyniósł i dwa razy je przekazał. Najpierw Mariam, potem Józefowi, a potem ewangelista potwierdził, że rzeczywiście Maria i Józef dostosowali się do polecenia anioła i dali na imię Jeszu. Najlepszym dowodem, znaczy najlepszym, tych dowodów jest dużo, ale takim jednym z wielu dowodów, że imię Pana naszego Jeszu jest prawdziwe, to jest to, że ono się zachowało w Syrii. Dlaczego to jest ważne? Bo wiemy, że kościół w Damaszku był jednym z prężniej rozwijających się ośrodków pierwszych chrześcijan. Apostoł Paweł tam też spędził dużo czasu, tam zresztą go nawrócili, tak? Chrystus nawrócił go w drodze do Damaszku. I w Damaszku do dzisiaj nie wszyscy, bo wielu się posługuje językiem arabskim już, ale wielu posługuje się też jeszcze językiem aramejskim. Istnieją kościoły nawet syryjskie, ortodoksyjne, które, znaczy ortodoksyjne znaczy prawdziwe, oczywiście z naszego punktu widzenia niekoniecznie, jak tam jest kult Trójcy, tam jest kult Marii, to nie jest to prawdziwe, ale istnieją kościoły, które od wieków używają tego samego języka aramejskiego i oni mówią Jeszu. Ostatnio też odkryłem, że nie mówią Maria, tylko ani Miriam, jak próbują nam błądzący po ciemku Żydzi wmówić, którzy swój język odtworzyli na nowo i odtworzyli go błędnie. Żydzi wmawiają nam, że Miriam, a w Damaszku kościoły syryjskie mówią Mariam, tak jak pisze w języku greckim, za pomocą liter greckich pisze w Nowym Testamencie Mariam, nie Miriam. I takich przykładów jest więcej, świadczących o tym, że dzisiejszy judaizm, czy Żydzi jako naród, mają język inny, inaczej wymawiają słowa, niż wymawiano się kiedyś. Stanisław cytuje 2 Koryntian 11:14 i nic dziwnego, sam bowiem szatan pozuje na posłańca, czyli anioła światłości. I 15 werset, nic więc wielkiego, jeśli jemu usługujący udają sług sprawiedliwości, których koniec będzie zgodny z ich czynami. Tak, no dobrze, jeśli, znaczy dobrze. Dobrze, jeśli to nie jest świadome, tak? Znaczy, bo są cwaniacy, którzy na religii po prostu chcą zarabiać. Często znani jako telewizyjni kaznodzieje, którzy potrafią porwać tłumy, oszukać ich, zwieść. No to są cwaniacy, tak? Biblia ostrzega przed tymi, którzy pozują, dla pozoru długo się modlą, na przykład Chrystus mówił, tak? Wyłudzają pieniądze od wdów najczęściej, bo nie było tam mężczyzny, który by ich pogonił, więc przychodzą do domu, modlą się tam godzinami, udają świętych i wyłudzają pieniądze. Tak też dzisiaj wielu takich cwaniaków jest. Takim cwaniakiem był też twórca, zresztą Trójcy. Takim cwaniakiem był, jak on się nazywał, on w Samarii był znany, Szymon Mak, o. Szymon Mak, który uwierzył w Pana naszego Jeszu, a następnie chciał kupić dary Ducha Świętego. Został przeklęty przez apostołów wtedy. Wiemy, że w późniejszym czasie Szymon Mak stworzył, wpłynął, przekręcił chrześcijaństwo, stworzył dogmat między innymi Trójcy zapoczątkowo, gdyż ogłosił, że Bóg Ojciec objawił się na Synaju, Syn Boży objawił się w Jeruszalem, a On, Duch Święty, objawił się w Samarii. I tak to był początek Trójcy, która potem rozwinęła się, została zapożyczona no i teraz jest też jednym wielkim kłamstwem w kościołach chrześcijańskich. Czy człowiek, na którego zło nie ma wpływu, musi należeć do jakiejś wiary?
Nie ma człowieka, na którego zło nie ma wpływu, a wiara jest nawet na sług Bożych zło ma wpływ. Znaczy, taki, że choćby ich prześladuje, tak, krzywdzi. Powinieneś czuć się źle w środowisku ludzi grzesznych. Powinieneś ich żałować, tak? Bo jeśli przejawiasz miłość, to powinieneś być świadom tego, że oni idą na zagładę i oni odbiorą karę, więc nie powinno ci być dobrze z tym. Powinieneś coś działać, coś robić, uświadamiać ich, próbować skorygować. Natomiast oczywiście można. Paweł, na przykład apostoł Paweł, tak, nie trzymał się zboru, tylko wyruszył w podróż z Barnabą i głosili. Czyli pytanie, czy wolno im było pozostawić zbór i iść gdzieś głosić? No oczywiście, że wolno było, tak? Ale nie byli oni jakimiś separatystami, którzy chcieli odłączyć się od kościoła, czy od zboru, tak? Tylko po prostu się na nowy teren głosić. Natomiast co innego, jeśli ktoś nie chce mieć nic wspólnego z grupą, społecznością, to znaczy, że chcesz być graczem indywidualnym, nie chcesz współpracować z drużyną Chrystusa. A Nowy Testament mówi, że ta drużyna to jest ciało Chrystusa. Więc pytanie, czy chcesz być częścią ciała Chrystusa? Czy też chcesz być wolnym strzelcem, tak? Bardzo ryzykowne, raczej jesteśmy zespołem. Poza tym jest też taki werset, który mówi, że jesteśmy świątynią Boga i biada temu, który chciałby tę świątynię zniszczyć. To właśnie jest minus tych, co przychodzą i jączą, próbują podzielić nas. Więc no, powinieneś być zainteresowany budowaniem świątyni, tak? Czyli bycie jednym z kamieni wzmacniających świątynię. Angelika, dziękuję za spotkanie. Zapraszam też za tydzień. I Horacy pyta, czy ateizm to religia? Znaczy, jeżeli mówimy o religii jako zbiorze norm zmuszających do określonego działania, to ateizm nie byłby religią. Natomiast ateizm bez wątpienia jest wiarą, ponieważ nie można udowodnić nieistnienia Boga, ale można wierzyć, że Boga nie ma. Więc to jest wiara. Natomiast niekoniecznie religia. Religią jest to, co tworzy normy. Jakaś grupa ludzi ustanawia jakieś normy, których nie ma w Piśmie Świętym i narzuca swojej społeczności. To jest religia. Dobrze, to ja już nie będę przedłużał. Nie macie za dużo pytań.